Imiona w świecie arabskim są dosyć skomplikowaną sprawą. My mamy imię, czasem drugie imię i nazwisko jednoczłonowe lub dwuczłonowe. Natomiast coś, co dla nas jest nazwiskiem, w krajach arabskich nie zawsze jest takie proste i oczywiste. Jestem Norbert i witaj na moim kanale poświęconym językowi arabskiemu. Dzisiaj pokażę Wam pokrótce, jak wygląda specyfika imion arabskich, imion i nazwisk arabskich, oraz pokażę Wam wymowę i znaczenie tych imion, gdyż większość z imion arabskich niesie za sobą pewne znaczenie. Gotowi? Jalla! Najbardziej podstawową formą jest oczywiście połączenie imię plus nazwisko. I tak na przykład w północnej Afryce, no dajmy na to mamy takiego piłkarza z Maroka. Hakim Ziyech. Prosta sprawa. Hakim imię, Ziyech Nazwisko. Często właśnie e, osoby pochodzące z tych krajów mają korzenie berberskie, i również wpływ tej kultury ma e, pewne odzwierciedlenie w nazwiskach. Nie zawsze jednak jest tak łatwo. Z jakich elementów więc może składać się imię i nazwisko w świecie arabskim? Przede wszystkim to główne imię, czyli ism, i każdy z tych imion w kulturze arabskiej niesie za sobą właśnie jakieś znaczenie. I tak na przykład takie najbardziej podstawowe, najbardziej rozpoznawalne imię Muhammad to chwalony, godny pochwały, Amal to nadzieja, Nur to światło, a Karim to hojny. I tutaj uwaga. Mamy w języku arabskim również takie imiona łączone, czyli składające się z dwóch, e, z dwóch części. Na przykład Abdullah. I tutaj mamy słówko Abd, czyli sługa, i Allah, czyli Bóg. Jest również Abdulrahman. Czyli Abd znowu sługa, i Rachman jako miłosierny, czyli sługa miłosiernego. Więc takie nasze polskie określenie Abdul na właśnie osobę arabskojęzyczną nie do końca jest prawdziwe, bo samo Abdul no, to nie jest imię. My musimy coś dodać po tym Abdul, żeby, żeby uzyskać to prawdziwe imię. Następnie możemy napotkać Patronimik, czyli takie od ojcowskie imię pochodzące właśnie od imienia ojca. I jeżeli w rubryce imię i nazwisko zobaczymy słówko Ibn lub Ben, to znaczy, że jest to syn kogoś, a jeżeli Bent lub Bind, to córka. I tutaj zawsze będzie widniało imię ojca po tym, po tym słówku, niezależnie czy jest to mężczyzna czy kobieta. I tak dla przykładu spójrzmy, jak nazywał się były przywódca Al-Kaidy Osama Bin Laden. Więc tak naprawdę jest to Osama syn Laden'a. Laden to jego ojciec a już tak naprawdę to lew syn Ladena. Dlaczego? Bo Osama w języku arabskim to lew. Arabskie nazwiska nie ograniczają się tylko do imienia ojca. Mamy również dziadka, a nawet i pradziadka. Dla przykładu spójrzmy, jak nazywa się saudyjski następca tronu. Muhammad bin Salman bin Abdelaziz al Saud. I zobaczmy, Muhammad to jego imię. Salman to imię jego ojca. Abdelaziz to imię jego dziadka. I tutaj mamy trzy pokolenia zapisane w jednym nazwisku, tak? E, I tutaj na koniec również spójrzmy Al Saud. Saud to dynastia, która rządzi właśnie, która króluje w Arabii Saudyjskiej, więc nazwijmy to takim poprawnym nazwiskiem tutaj w tym przypadku. E, I jeszcze jedna rzecz, to Al to nie jest to al, ten przed, taki przedrostek, który dodajemy, żeby określić wyraz, o którym już wiele razy wspominałem w języku arabskim, tak? Kitab, jakaś książka, al kitab, ta konkretna książka. Nie. To jest al. Al to słówko rud, dynastia. Mamy tutaj różnicę. Wszystko to dla nas może sprawiać pewne nieścisłości i zobaczmy teraz na przykład byłego oczywiście prezydenta Iraku Sadama Husajna. Okej, okay, Sadam, imię, natomiast Husajn, nie do końca jest jego nazwiskiem w świetle europejskich norm, dlatego że Hussein to imię jego ojca, a jego pełne imię i nazwisko to Saddam Husain Abdelmajid et Tikriti. Więc Saddam jego imię, Hussein imię ojca, Abdelmajid imię dziadka. A Tikriti to jest coś, co możemy niejako nazwać jego nazwiskiem, tak naprawdę przydomek. Dlaczego? Dlatego, że urodził się on blisko irackiego miasta Tikrit. I stąd właśnie wzięło się taki przydomek. E, pokazuje to również e, fakt, że nie zawsze te patronimiki, o których wspominałem, są obecne w nazwiskach. E, zależy to oczywiście od kraju. Następnie możemy nazwać coś, co już jest takie najbardziej przybliżone do naszego nazwiska, czyli albo lakap, i Lakab bardzo często e, używa się właśnie w tłumaczeniach, czyli tak, żeby nasze nazwiska przenieść na grunt e, arabski, lub Ismail Ayla. Ismail Ayla, czyli tak naprawdę imię rodziny, nazwisko tutaj rodziny. E, w każdym kraju może to oczywiście nazywać się zupełnie inaczej. Często również te ostatnie człony mogą mieć jakieś znaczenie historyczne i wtedy nazywają się nisba. I tak na przykład mogło być związane z danym plemieniem, z przekonaniem lokalnej społeczności o danej osobie, profesją wykonywaną przez daną osobę lub na przykład też geograficznie, gdyż ktoś mógł być bardzo związany z danym, z danym, z danym terenem. I tak na przykład był już lider samozwańczego państwa islamskiego, Abu Bakr al-Baghdadi. Nazywał się al-Baghdadi, dlatego że. Bardzo, jego życie było bardzo związane właśnie z Bagdadem, gdyż ukończył tamteś, tamtejszy uniwersytet, ale tak naprawdę oczywiście nie nazywał się tak. Jego pełne imię i nazwisko, to poprawne, to Ibrahim Awad Ibrahim Ali Al-Badri al-Samarra'i. Dlaczego? Dlatego, że urodził się w mieście Samarra w Iraku. Swego czasu było głośno o schwytanym polskim dżihadyście, który nazwał się sam Abu Khattab al-Bulandi. No, myślę, że nie muszę tutaj tłumaczyć, dlaczego Albulandi. Po prostu z Polski. Zdarza się oczywiście, że te prawdziwe imiona i nazwiska są kompletnie nieużywane, tak jak właśnie wyjaśniłem w poprzednim przypadku. I na przykład najsłynniejsza egipska piosenkarka Umkul Thum to tak naprawdę nie Umkul Thum, a Fatima Ibrahim Seyit El-Beltegi. I warto tutaj zwrócić uwagę, że... Fatima, imię żeńskie, natomiast drugim imieniem jest Ibrahim, imię ojca oczywiście, natomiast mamy tutaj imię żeńskie, a zaraz obok niego imię męskie, rzecz normalna. Co ciekawe, również współcześnie, zwłaszcza w krajach Zatoki, używa się dalej takich nazwisk plemiennych, czyli np. Ahmed al-Sabah, to będzie Ahmed z rodu Sabah. Naturalnie nie zawsze będziemy używali wszystkich członów w takim życiu codziennym. I tak na przykład ktoś, kto nazywa się Nidal Hassan Muhammad Zahran, oczywiście w swoim akcie urodzenia czy w paszporcie, będzie miał wszystkie te człony. Natomiast takim właśnie tak posługując się na co dzień, można to skrócić i będziemy używali Nidal jako jego imię, i Zahran jako coś, co w polskiej nomenklaturze może, może być właśnie nazwiskiem. E, tutaj właśnie w Egipcie bardzo często e, tych imion jest dużo. Nawet dochodzimy do imienia pradziadka. Tak, nie mamy tutaj Ben czy e, czy Bind. Dobra, tyle teorii. Teraz zobaczmy, jak poprawnie wymawiać te imiona. I tutaj będę się odwoływał głównie do standardowego języka arabskiego, gdyż oczywiście w każdym dialekcie e, można to wymawiać inaczej. E, oraz poznamy tak naprawdę znaczenia tych imion. No dobra, no chyba nie ma osoby, która by nie znała jakiegoś Muhammada. Muhammad, bo tak brzmi jego arabska wersja, wymawiany jest przez mocne, krtaniowe ha. Jeżeli chodzi o wymowę arabskich głosek, to odsyłam Was oczywiście do mojego pierwszego filmu na kanale e, w celu zgłębienia e, tajników wymowy tych trudnych, e, tych trudnych głosek. E, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o to imię, to mamy tutaj kilka form i na przykład takie spolszczone e, to Mohamed. W Turcji na przykład będzie to Mehmed. Mamy również Mahometa, e, który jest kojarzony z prorokiem, właśnie z prorokiem islamu. Jest na przykład taki piłkarz Muhammad Salah. I tutaj właśnie wymawiamy to imię przez takie mocne, kwitaniowe ha. Muhammad Salah. Muhammad jest bardzo, ale to bardzo popularnym imieniem i są pewne, są pewne problemy, dlatego że na przykład ma, możemy mieć grupę ludzi i tam nagle mamy 15 Muhammadów. No i co teraz? Wtedy możemy zastępować to imię Muhammad drugim imieniem, tak, czyli imieniem ojca, albo na przykład łączyć je, tak, i wtedy mówimy właśnie imienie, yy, główny imię główne imię yy, Muhammad i dodajemy to drugie imię, imię ojca, żeby rozróżnić. Z tymi samymi spółgłoskami rdzennymi ha mim, dal, pochodzącymi od czasownika hamada, wielbić, gloryfikować, mamy również dwa kolejne imiona: Ahmed, które może być wymawiane albo przez a, albo przez e jako Ahmed. I również zapis, no nie powiedziałbym, że jest dowolny, natomiast zależy od kraju. I Ahmad znaczy najbardziej chwalony, najbardziej wielbiony. Oraz drugie imię Mahmud, którego nie wolno mylić właśnie z poprzednim imieniem Mohammed. To jest zupełnie co innego. I na przykład mamy takiego, e, takiego bardzo znanego pisarza: Mahmud Darwish. Kolejnym bardzo często używanym imieniem w świecie arabskim jest imię Ali pochodzące od rdzenia Ain Lam Wau wow i w znaczeniu um, osoby mającej wysoką pozycję. Warto tutaj zwrócić uwagę na wymowę. Nie wymawiamy tego przez nasze polskie A, oczywiście my możemy, natomiast jak, tak jak to e, dzieje się w świecie arabskim, wypowiadane jest to przez głoskę AIN, czyli niejako tutaj musimy ścisnąć gardło. Jest to chyba najbardziej charakterystyczna właśnie głoska dla języka arabskiego. Następnie mamy imię Khalil i tutaj na początku realizujemy to przez takie harczące H, a w drugiej części, w drugiej sylabie, mamy długą samogłoskę i, więc akcent właśnie pada na drugą sylabę. Przedłużamy tą, 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 tą sylabę i robi nam się z tego właśnie helil. Transkrypcja również się różni: jedni piszą przez CH, jedni piszą przez KH. Bardzo często właśnie w transkrypcji KH oznacza H, takie harczące, także też trzeba mieć to na uwadze. I helil dosłownie znaczy dobry, lojalny przyjaciel. Z tą samą głoską wiąże się imię HELIT, tylko że tutaj akcent pada na pierwszą sylabę. Dlaczego? Dlatego, że mamy długie A. Więc tutaj długość samogłosek ma jak najbardziej znaczenie. Jeżeli chodzi o znaczenie tego imienia, to jest to wieczny, nieśmiertelny. I oczywiście słowo to możemy używać jako zwykły przymiotnik, czyli możemy również powiedzieć HUEHELIT, czyli on jest nieśmiertelny. Natomiast to samo HUEHELIT może oznaczać. To jest halit, on, on nazywa się halit. Imiona arabskie mają czasem bardzo dziwne znaczenia. I dla przykładu weźmy imię tarik, wymawiane poprawnie przez enfatyczną głoskę t, różniącą się od naszego ty, i języczkowe k, które różni się od naszego k. Jeżeli chodzi o transkrypcję, również tutaj mamy kilka form do wyboru. Tarik, tarek, możemy przez k, możemy przez q w zależności od kraju. Jeżeli chodzi o znaczenie tego imienia, to jest to pukacz. Ktoś, kto puka do drzwi i składa wizytę. A jego drugie znaczenie to gwiazda polarna. Mniej popularnym imieniem jest imię Riyad, który jest wymawiany przez D, emfatyczne, takie arabskie, które znacznie różni się od naszego polskiego D. No i nie kojarzy Wam się to jakoś geograficznie? No tak, no bo Riad to przecież stolica Arabii Saudyjskiej, tak? Natomiast etymologia wskazuje nam, że Riad to ogród. No i mamy na przykład takiego algierskiego znanego piłkarza Riad Mahrez. I o ile my w polskiej wersji w ogóle pomijamy to "h" tam, tak? Mówimy Riad Mahrez, to w wersji arabskiej tam to "h" jest tym mocnym, tym krtaniowym "h". Riad Mahrez. Mówiliśmy już o Mohamedzie Salahu i teraz w tej wersji arabskiej ten drugi człon wymawiany jest Salah. I tutaj przez głoskę S, empatyczną, emfatyczny odpowiednik naszego polskiego S oraz oczywiście tą krtaniową, mocną wersję H. Jeżeli chodzi o znaczenie, e, to mamy tutaj wszystko co dobre. E, dobroć, prawość, e, słuszność, cnotliwość. Imiona męskie zakończymy na Zinedinie Zidanie. Jakim cudem? No, Zidan urodził się w rodzinie algierskiej, w rodzinie muzułmańskiej, stąd też oczywiście jego imię związane jest z islamem. I tak, e, znaczenie jego imienia to piękność religii. Zin to piękność, a din to właśnie religia. Tutaj wymowa jest taka dosyć podobna do polskiej, ale na pewno jest to ciekawostka warta zanotowania. Sprawdźmy teraz kilka imion żeńskich. Kobietę można nazwać uśmiechem. Iptisam Iptisam to słowo w języku arabskim oznaczające uśmiech, albo też imię, właśnie nadawane kobietom. Tutaj wymowa jest bardzo podobna do polskiej, e, tylko akcent pada na ostatnią sylabę, bo mamy tam długie A. Ibtisam. Chyba każdy kojarzy tą piosenkę. Aisha. No więc Aisha jest również arabskim imieniem i jest to bardzo ważne imię dla muzułmanów, gdyż była to najmłodsza żona proroka Mahometa. My sobie to spolszczamy do ii, natomiast ta arabska, poprawna wersja wymowy to Aisha. I tutaj jest przerwa taka pomiędzy a i szy. Jest to hamza, zwarcie krtaniowe, które często jednak w takiej swobodnej konwersacji wypada i zastępujemy to właśnie e, taką, taką spółgłoską. E, pochodzi to z rdzenia ain, ya ja, shin, oznaczającego życie, coś z życiem, więc Aisha to po prostu kobieta żyjąca w szczęściu. Być może część z Was widziało gdzieś imię Magda w świecie arabskim. No ale jak to? Magda w sensie nasza, Polska jako, jako imię arabskie? No tak, ale nie do końca. Tak naprawdę imię to to Majida, e, czyli kobieta w chwale. Dlaczego? Dlatego, że pochodzi to od Majd, czyli właśnie chwała, gloria. E, zwłaszcza może to być podobne w Egipcie, dlatego że tam głoska Jim wymawiana jest jako G. I stąd też wychodzi z tego nam Magida. Tam jest jeszcze takie krótkie i, natomiast już bardzo blisko do naszej polskiej wersji. A o tym chyba przekonała się każda Magda, która kiedyś pojechała do Egiptu. Jeszcze jednym bardzo ładnym imieniem jest Latifa. O, również bardzo ładnym znaczeniu, czyli miła, sympatyczna. Wymawiane jest to przez głoskę t emfatyczną. Oczywiście bardzo popularnym imieniem jest Fatima, jednak jego znaczenie jest trochę dziwne, dlatego że oznacza kobietę oddalającą się. Ostawiającą dziecko od piersi. Moim jednak ulubionym imieniem jest Leila. Podstawowe znaczenie to noc, jednak przeszło potem w znaczenie urodzonej w nocy ciemnej piękności. Podsumowując, system arabski imion bardzo różni się od tego, który my znamy w Polsce. Dla nas, a już w ogóle dla urzędników, jest to czasem enigma, którą bardzo ciężko rozszyfrować. Mam nadzieję jednak, że w jakiś sposób pomogłem Wam zrozumieć ten, ten problem. A jakie są Wasze ulubione imiona i czy znacie ich znaczenia? Piszcie w komentarzach. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, o pozostawieniu łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ma salama!